Czy teatr bez sceny, kurtyny i publiczności zgromadzonej na widowni ma szansę na realizację? Oczywiście, że tak. Udowodnił to Tarnobrzeski Dom Kultury, który tegoroczne Dni Teatru i Wyobraźni zorganizował w formule online. W tym nietypowym przedsięwzięciu wsparł go wyjątkowy partner. Teatr Polskiego Radia objął patronatem nasze Dni Teatru. Mogliśmy w związku z tym też zaprezentować słuchowiska i mieliśmy rozmowy z twórcami słuchowisk, przede wszystkim z panem dyrektorem Januszem Kukułą, z którym miałam przyjemność poprowadzić bardzo ciekawą rozmowę nie tylko o pracy w teatrze, ale też o sytuacji, którą mamy obecnie. Drugim naszym znakomitym, wspaniałym gościem była pani Dobrosława Bałazy. Jest ona reżyserką bardzo wielu słuchowisk radiowych, ale także reżyserką dubbingów do wielu znanych filmów, seriali, kreskówek. Na tegorocznych Dniach Teatru nie mogło zabraknąć również kilku premier. Jedna z nich to spektakl grupy teatralnej Studio 10. Bardzo utalentowani młodzi ludzie ze szkoły podstawowej numer 10 przygotowali spektakl, którego po raz kolejny nie mogliśmy zaprezentować widzom, a taki właśnie był plan, żeby tutaj na scenie w Tarnobrzeskim Domu Kultury ten spektakl się odbył. Sięgnęliśmy też oczywiście do archiwum, bo to naturalne źródło. Przypomnieliśmy wspaniały spektakl Mąż zmarł, ale już mu lepiej, Teatru Czwartek. Oraz bardzo nietypowy, poetycki, młodzieżowy spektakl grupy SIN, Młodzieżowego Teatru Amatorskiego. Był to spektakl Ziemia na lewo. W trakcie Dni Teatru obradowała również Komisja Konkursu Recytatorskiego Dziecięce Interpretacje. W 19. edycji popularnych zmagań z poezją udział wzięło aż 130 uczestników, którzy z uwagi na sytuację pandemiczną nadesłali nagrania swoich recytacji w formie wideo. Pomimo tej zdalnej formuły, komisja konkursowa nie miała łatwego wyboru. W tym roku zaprosiliśmy do udziału w jury panią doktor Edytę Nieduziak, teatrolog, pedagog teatru, wykładowca na Uniwersytecie Śląskim. Pani Edyta również tym swoim bardzo obiektywnym okiem pomogła nam w ocenie najlepszych. Wybór był bardzo trudny, ponieważ dzieci w tych swoich występach filmowych prezentowały się fantastycznie. Także w pierwszej kategorii wiekowej mieliśmy ponad setkę dzieci, także był bardzo trudny wybór, ale myślę, że jury podołało oczywiście temu wyzwaniu. Wyniki 19. edycji Dziecięcych Interpretacji dostępne są na facebookowym profilu Tarnobrzeskiego Domu Kultury. Tam też dostępne są wszystkie spektakle, słuchowiska i rozmowy zrealizowane podczas tegorocznych Dni Teatru i Wyobraźni. Gambit Królowej Waltera Tevisa to nie jest nowość literacka, ponieważ książka powstała w 1983 roku, ale za sprawą aktualnej jak najbardziej tematyki, a także serialu, który powstał w ubiegłym roku na jej podstawie i w tej chwili na Netflixie jest jedną z 10 najbardziej oglądanych seriali, stała się bardzo popularna. Zresztą nie tylko ten tytuł Waltera Tevisa został zekranizowany, bo także inne trzy książki znalazły się właśnie filmy na ich podstawie, mianowicie Bilardzista, Kolor pieniędzy czy Człowiek, który spadł na ziemię. Książka Gambit Królowej zaczyna się nieco bajkowo, ponieważ bohaterką jest 8-letnia Elizabeth Harmon, która po śmierci matki trafia do sierocińca. A tam spotyka się z obojętnością i surowością opiekunów, a także wrogością rówieśników. W dodatku w sierocińcu, żeby lepiej zapanować nad wychowankami, rozdawane są psychotropy. Bev trafia na gburowatego woźnego, który wprowadza ją w świat szachów. Okazuje się, że dziewczynka ma genialny umysł szachowy. Potrafi błyskawicznie przyswajać sobie zasady gry i niedługo przerasta swojego mistrza. Potrafi nawet ograć, jako właśnie kilkuletnia dziewczynka, cały klub szachowy w pobliskim liceum.
Kiedy wreszcie Bev opuszcza sierociniec, trafia do domu, gdzie również nie zaznaje miłości domowego zacisza, ale za to może rozwijać swoje zdolności szachowe. Zaczyna brać udział w różnych turniejach szachowych, gdzie spotyka się z absolutnie męskim światem szachowym. Jest to okres zimnej wojny w Ameryce, kiedy nawet mistrzowie szachowi amerykańscy czuli wielki respekt przed dominującymi w świecie szachów rosyjskimi mistrzami. Nawiasem mówiąc, w serialu Netflixa rolę rosyjskiego mistrza gra znakomity polski aktor Marcin Dorociński. Bev jest skazana na sukces, ale zanim to osiągnie, musi walczyć ze swoimi własnymi demonami. Niestety stres powoduje, że sięga po kolejne używki, mianowicie alkohol. Autor, Walter Tevis, okazuje się, że przekazał swojej bohaterce swoje własne doświadczenia życiowe, bo on również zmagał się z takimi uzależnieniami jak narkotyki i alkoholizm. W książce znakomite są opisy, jak działa mózg geniusza szachowego. Prawie jesteśmy wciągnięci w działania tego mózgu, gdzie w wyobraźni Bev przeżywa partię, przewiduje kolejne ruchy przeciwników po to, żeby ich po prostu zmiażdżyć. Gambit Królowej to nie jest tylko książka o szachach, które okazuje się, że mogą być pasjonujące i wciągające, ale przede wszystkim książka o uczuciach, o tym, jak walczyć z własnymi przeciwnościami, o dojrzewaniu, o przyjaźni, o współpracy, rywalizacji. Gambit Królowej tytuł jest to otwarcie szachowe, które stosuje Bev bardzo często. A sam Walter Tevis określił tą książkę, że jest to hołd złożony mądrym kobietom. Tarnobrzeski Dom Kultury i Studio Promedia w Tarnobrzegu przyjmują zgłoszenia do 26. edycji konkursu piosenki Wygraj Sukces. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do 15 maja poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie formularz.tdk.tarnobrzeg.pl i dołączenie linku do utworu konkursowego umieszczonego na platformie YouTube. Miejska Biblioteka Publiczna w Tarnobrzegu zaprasza do Galerii Okno i oglądania prac uczestnika wielu międzynarodowych i krajowych plenerów malarskich, który gościł również w Tarnobrzegu, biorąc udział w 6. plenerze artystycznym Tarnobrzeg 2003. Wśród prezentowanych pasteli dominują morskie fale, zaułki miast, urokliwe kamieniczki, zobaczyć można także i tarnobrzeskie motywy. Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Libri w Tarnobrzegu oraz Biblioteka Pedagogiczna w Tarnobrzegu ogłaszają powiatowy konkurs interdyscyplinarny Dziedzictwo kulturowe w recyklingowej odsłonie, skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów z Tarnobrzega i powiatu. Prace konkursowe wykonane w formie plastycznej bądź multimedialnej można zgłaszać do czerwca bieżącego roku.